Dzień dobry, serdecznie witam. Zapraszam na bardzo ważny odcinek poświęcony nowemu netbillingowi, czyli nowemu sposobowi płacenia za energię fotowoltaiczną dla prosumentów, czyli ci, którzy po 1 kwietnia 2022 założyli instalację fotowoltaiczną i muszą z tego korzystać, a ci, co chcą, mają wcześniejsze netmeting, mogą z tego teraz skorzystać, przejść na netbilling. Czy to się opłaca? Już teraz wiem, ponieważ dzisiaj pojawiły się cenniki i wiem, w jakiej cenie energia elektryczna będzie kupowana w miesiącu lipcu od prosumentów. Także bardzo, bardzo istotny i ważny odcinek. Jednocześnie przypominam, że od 1 kwietnia zakłady energetyczne muszą wystawiać nam faktury za energię elektryczną, nam, czyli prosumentom posiadającym panele fotowoltaiczne, na nowych zasadach. Są to rewolucyjne zasady, rozliczenie jest godzinne, mimo że mamy stawkę jedną przez całą dobę, przez cały miesiąc, chyba że mamy dwustrefowe czy trzystrefowe rozliczenie energii, to i tak rozliczenie energii jest co godzinę, sumuje się wszystką energię pobraną, wszystką energię oddaną. Pokazuję to Wam w filmiku, już jest korzystna zmiana. Także zachęcam Was wszystkich, żebyście zobaczyli ten film. Link do niego oczywiście jest w opisie. Tu pojawił się w tym momencie u góry ekranu z tej strony. I jak będą kolejne nowe faktury z innych firm typu PGE, oczywiście Wam też pokażę, jak oni to liczą, bo liczą to ten sam sposób, tylko zapisują troszkę inaczej. A my wracamy do tematu, jak wygląda netbilling. Pokażę Wam jeszcze fajną książkę. Bezpieczeństwo energetyczne, naprawdę ciekawa lektura, trochę przerażająca, trochę optymistyczna. Zapraszam na film, będzie krótko, postaram się króciutko pokazać, ale konkretnie na konkretnych wartościach, konkretnych liczbach, a nie przewidywania. Na stronie Polskie Sieci Energetyczne ukazał się wpis na temat rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej. Wchodzimy na ten wpis. Cena 1 MWh, która będzie obowiązywała przez cały lipiec, wynosi 659 zł za MWh, czyli 1 kWh kosztuje 65 groszy. No 66 groszy tak naprawdę. Rozpisałem dokładnie to w Excelu. I tak, jeżeli mamy instalację fotowoltaiczną o mocy 3, 4, 5, 6, 7 kW piku, nasza roczna produkcja wynosi odpowiednio 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 kWh. Przyjąłem, że autokonsumpcja, czyli ilość energii, którą od razu zużywamy z tej energii, to jest 40%. I zostaje nam nadwyżka, którą w ciągu roku wysyłamy do zakładu energetycznego w ilości odpowiednio 1800, 2400, 3000, 3600 i 4200 kWh. Czyli mając instalację o mocy 6 kW piku, mamy 3600 kWh nadwyżki energii elektrycznej. Cena, za którą w lipcu sprzedamy tą naszą nadwyżkę, ja przyjąłem, że ta cena jest stała przez cały rok, ponieważ w inny sposób nie miałbym tego zrobić, jest 66 groszy za kilowatogodzinę, czyli zarobimy, ja dałem w cudzysłowie dochód, ponieważ to nie jest nasz dochód, gdyż tą energię musimy potem odkupić na swoje własne potrzeby, bo wiadomo, że każdy z nas ma tyle fotowoltaiki, ile potrzebuje z niej energii w ciągu całego roku, ale mamy nadwyżkę przed latem, którą tą nadwyżkę sprzedajemy, żeby potem za te pieniądze, zarobione pieniądze, odkupić energię elektryczną. Czyli nasz dochód wynosi 1000, prawie 200 zł, 1600, 1900, prawie 2000 zł, 2400, 2800 zł. Może to troszkę tak pomniejsze, żebyście lepiej widzieli. To w zależności od wielkości instalacji, którą macie w domu. Tyle pieniędzy otrzymamy, jeżeli ta cena 1 kWh utrzyma, ta, która została ogłoszona teraz 11 lipca, utrzyma się przez cały rok.
Na stronie cenaprądu.pl mamy aktualne ceny prądu w Polsce. Ja za chwilę pokażę je na mapie. Tutaj są rozpisane w zależności od poszczególnych regionów Polski. Mamy też opłaty stałe. Zobaczcie, najdrożej jest e.on 47 zł. Najtaniej tutaj PGE 18,5 zł. Tutaj są roczne koszty za energię elektryczną, wszystkie łącznie przy zależności od zużycia. Średnia cena 1 kWh w zależności od zużycia. I co najważniejsze, mamy mapę. I na tej mapie zobaczycie, że kilowatogodzina na przykład PGE kosztuje 67 groszy. Ja ją przyjąłem, ponieważ ja jestem w PGE i jest mi to najwygodniejsze. Czyli w tym momencie mamy nadwyżkę, tak to liczyłem, do sprzedania 1800, 2400 i tak dalej kilowatogodzin. Sprzedaliśmy je za 66 groszy, ale w tym momencie musimy to odkupić za 67 groszy. Cena odkupu i jaką stratę ponieśliśmy na tej operacji, czyli sprzedaż energii i kupienie tej samej jakby energii od PGE. 19 groszy dla tych, którzy mają instalację tą najmniejszą 3 kW w piku, 26 zł, 32, aż do 45 zł rocznie musieliśmy wydać więcej za energię odkupioną w stosunku do tej sprzedanej. Jak wygląda to w naszym starym prosumencie? W tym starym prosumencie z tej energii, którą wysłaliśmy do sieci, zabiera nam się 20%. To jest ta opłata za przechowywanie energii elektrycznej. Resztę otrzymujemy jakby z powrotem za darmo. Czyli policzyłem, ile kosztowałoby nas odkupienie tych 20%, żeby ponownie mieć znowu do dyspozycji pełną ilość, czyli 1800 kWh. Czyli 20% to jest 360 kWh w tym przypadku, 480, 600, 700, 840. Odkupujemy jej po cenie rynkowej PGE 67 groszy, czyli musimy za to zapłacić 241 zł, 322, 400, 482, 563 zł. W tym przypadku odkupujemy tą całą energię za 2814 zł, ale wcześniej sprzedaliśmy ją za 2769 zł, czyli 45 zł musieliśmy dopłacić. Tu musimy dopłacić 563 zł. Czyli zobaczcie, jeżeli patrzymy, rozpatrujemy sytuację aktualną w lipcu 2022, kiedy cena energii na rynku jest bardzo wysoka, a cena energii dla odbiorcy finalnego, domowego, jest regulowana przez państwo i jest dużo niższa niż cena rynkowa, to my sprzedając po cenie rynkowej energię, a kupując ją z powrotem po cenie regulowanej przez państwo, oszczędzamy 222 zł w stosunku do net metingu, czyli w stosunku do starego układu, jeżeli chodzi o prosumenta, do starej fotowoltaiki. W przypadku dużych instalacji 7 kW w piku oszczędność nasza roczna jest aż 517 zł. W każdym zakresie oszczędzamy od 222 zł do 517 zł. Teraz pytanie, czy cena, za którą aktualnie możemy sprzedać kilowatogodzinę, czyli 66 groszy za kilowatogodzinę, będzie w sierpniu, we wrześniu, w październiku wyższa czy niższa? Prawdopodobnie będzie ta cena wyższa, ponieważ wakacje jednak ona jest dość niska, czyli ta różnica na korzyść nowego prosumenta będzie się zwiększała. Aż do momentu, kiedy pojawią się nowe ceny dla taryfy G, czyli zaczniemy kupować energię w dużo wyższej cenie niż 67 groszy. Ale do tego czasu proszę zobaczyć, że nowy prosument jest bardziej opłacalny niż stary. Serdecznie dziękuję za uwagę. Przepraszam za ten hałas z tyłu, ale trwa budowa mostu i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.